Może zastanawiasz się, dlaczego nie masz jeszcze tego, czego pragniesz? Oznacza to, że wciąż wzrastasz. Twoje poświęcenie dla Boga wciąż przechodzi próbę. Tak się jakoś składa, że w czasie tego testu napotykamy inną osobę, która ma to, na co czekamy. I teraz pytanie, czy potrafisz się cieszyć błogosławieństwem innych? To element naszego duchowego wzrostu. A zazdrość zawsze prowadzi do poróżnienia. Ludzie z postawą zawiści, nieusatysfakcjonowani tym, co mają i zawsze pragnący więcej, wszczynają konflikt z kilku powodów. Po pierwsze, zawsze mają powód do niezadowolenia i nie ma znaczenia, co posiadają. A teraz pomyśl przez chwilę, czy często zdarza ci się być niezadowolonym? Naprawdę pomyśl o tym. W swoim chrześcijańskim życiu często i długo byłam niezadowolona. Oczywiście zdarzały się chwile, niekiedy dni albo i dłuższe okresy, kiedy wszystko było w porządku, ale brakowało mi czegoś, co jak uważałam, mogło mnie uszczęśliwić. Ciągle mi czegoś brakowało. Gdyby tylko moja służba bardziej się rozwijała, gdyby tylko to, gdyby tylko tamto, gdyby. Zapewniam cię, niezadowoleni ludzie zawsze są źródłem poróżnienia, powodują konflikty. Czy masz tego świadomość? Jakaś osoba we wspólnocie marzy o prowadzeniu grupy muzycznej, lecz nie ma dla niej miejsca nawet w chórze. Zaczyna więc myśleć o swoim głosie, który brzmi lepiej niż osoby prowadzącej. Przecież to mnie powinni do tego wybrać, myśli. Niedługo potem zaczyna rozmawiać o tym z innymi. Co sądzisz o jej głosie? Mnie się wcale nie podoba. A wiele pieśni to same banały. Czy podobają ci się te pieśni? Cóż, nie myślałem o tym, ale chyba masz rację. W niedługim czasie do takich konwersacji dołączają kolejne osoby. W tej sytuacji lider grupy muzycznej jest Bogu ducha winny. Ktoś inny powierzył mu tę funkcję i tylko on mógłby ją odwołać. Natomiast osoba, która jest naszym przykładem, powinna powiedzieć: Boże, Ty wiesz, co jest w moim sercu i wierzę, że we właściwym czasie to wypełnisz. I jestem gotowa służyć gdziekolwiek Ty chcesz. Chcę być wsparciem i błogosławieństwem dla innych. A dlaczego nie wesprzeć lidera grupy muzycznej? W ten sposób możemy walczyć z zazdrością w naszym życiu. Nie układamy się z tym demonicznym uczuciem, wykorzeniamy je, okazując innym wsparcie i pomoc. Szczególnie sprawdza się to z ludźmi, w stosunku do których pojawia się w naszym sercu zazdrość. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? Jeżeli pozwalamy sobie na niezadowolenie i nie otrzymujemy tego, co chcemy, bardzo łatwo nastawiamy się do innych krytycznie, szczególnie jeśli oni mają to, co my chcemy. Przecież nie będziemy zazdrośni o czyjś samochód, jeśli mamy taki sam. Tak więc, kiedy ludzie nastawiają się do ciebie negatywnie, nie chodzi im tak naprawdę o ciebie. Nie są na ciebie źli, bo masz coś. Są źli, ponieważ oni tego nie mają. Zgadza się? Nigdy nie bądź zazdrosny o rzecz, którą posiada inna osoba, szczególnie jeśli nie chcesz zrobić tego, co ona, aby to zdobyć. W wielkiej organizacji, jaką ma siostra Meyer, nie osiągnęłam tego marząc. To ciężka praca. Nie osiągnęłam tego marząc. To ciągłe wyjazdy. I nie możesz powiedzieć: nie przyjadę, przykro mi, ząb mnie boli, dzisiaj mi się nie chce nigdzie jechać,
Musimy dotrzymać zobowiązań i nie możemy zawodzić ludzi. I choć często ludzie okazaliby zrozumienie, słysząc: przepraszam, naprawdę nie mogę przyjechać. Nie możesz sobie na to pozwolić. Nie możesz tak robić, kiedy się czemuś poświęcasz. Poza tym to jest coś więcej niż stanie za pulpitem. Tak więc Bóg przygotowuje cię do realizacji marzenia w twoim sercu. Nie bądź zazdrosny, jeżeli widzisz, że ktoś już ma to, na co ty wciąż czekasz. Nawet jeżeli wydaje ci się, że ludzie na to nie zasługują. A to może niekiedy zaboleć, nieprawdaż? Pozwólcie, że to powtórzę, ponieważ sądzę, że to ważne. Dzisiejszego poranka dopisałam do moich notatek: jeżeli ciągle jesteś niezadowolony, będziesz doszukiwał się błędów u innych ludzi. Dlatego pilnuj swojej postawy. Czy masz tendencję do ciągłego niezadowolenia? Czy sądzisz, że byłbyś szczęśliwszy w małżeństwie, gdyby ta druga osoba się zmieniła? Czy będziesz szczęśliwszy, kiedy twoje dzieci pójdą do szkoły? A może kiedy zakończą już edukację, pójdą na studia i same się o siebie zatroszczą? Czy będziesz szczęśliwszy, kiedy będziesz miał większy dom? Czy będziesz szczęśliwszy, jeżeli będziesz miał pomoc do sprzątania tego większego domu? Czy będziesz szczęśliwszy, jeżeli zmieni się cokolwiek, co dzisiaj jest dla ciebie powodem do niezadowolenia? To wszystko to tylko rzeczy zewnętrzne. Tak naprawdę problem siedzi w nas, w naszej postawie, co oznacza, że nie do końca wierzymy, że Bóg się o nas troszczy. Pismo Święte mówi nam, że jeżeli ufamy Bogu, On spełni pragnienia naszego serca. Nie musisz się zamartwiać. Szukaj raczej Jego Królestwa. Wszystko, czego potrzebujesz, będzie ci przydane. Oczywiście módl się i gdziekolwiek jesteś, bądź błogosławieństwem. Nie zaszkodzi czasem wspomnieć Bogu: wciąż na to czekam, ale wiem, że Ty nad tym pracujesz. Brzmi inaczej niż: nic nie rozumiem, dlaczego nic, Boże, nie robisz. Bóg działa cały czas, nawet jeżeli nie widzisz teraz jakichkolwiek zmian. Zgadzasz się? Nie wyobrażasz sobie, jak wielki pokój napełnia twoje serce, kiedy ufasz Bogu bez zastrzeżeń.